Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus z nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata, siostrę. Po drugie, myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. Po trzecie, mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Po czwarte, rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu, nie przeklinaj, nie rób przykrości, nie wyciskaj łez, uspokajaj i okazuj dobroć. Po piąte, przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Po szóste, działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym. Po siódme, czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. Po ósme, pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, tak jak ty korzystasz z pracy drugich. Dziewiąte, włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego, staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. Dziesiąte, módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. W ABC Społecznej Krucjaty Miłości kardynała Stefana Wyszyńskiego jest również właśnie zachętą włączenia się w modlitwę za innych, ale w tej modlitwie, którą teraz odmówimy, pamiętamy w sposób szczególny o naszym patronie. Modlimy się o jego szybkie wyniesienie na ołtarze. Pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicie, naszymi prośbami. Racz nie radzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze. Panno chwalebne i błogosławione, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, synem swoim nas pojednaj, synowi swoim nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.